Cześć, witajcie. Tak, obiecywałem dzisiaj filmik z Mortal Kombat z moją mikrokolekcją, bo tak naprawdę nie ma się czym chwalić, ale bo tego jest tak mało, ale po prostu chcę wam pokazać w sumie coś innego. Tutaj dostałem od Marcina. Dzięki raz jeszcze Marcin za prezent, bo naprawdę dla mnie bomba. I oto moja skromna kolekcja, wszystko co związane z Mortal Kombat. Tamta rzecz od Marcina. Panel arcade, który sam zrobiłem. Wersja Mortal Kombat na DS-a Ultimate. To tak dla mnie to już nie jest Mortal Kombat, ale niech będzie, że jest. Następnej części nie kupiłem, dlatego że mi się konsola zepsuła. Trylogia na Nintendo 64. Trylogia na PS1. Oczywiście mam jeszcze na PlayStation 3. Też nie posiadam teraz PlayStation 3, ale na moim koncie na PlayStation 3 mam i na PC-cie tak samo na Steamie Mortal Kombat Arcade Collection. I tutaj jeszcze mam takie pady. Trochę u mnie jeszcze bałaganu, bo tak jak mówię, jestem w trakcie, ale już mogę nagrywać. Dwa pady z firmy Jackass. W środku jest, pady są na baterii, to już jeden wyciągnąłem specjalnie. Pady są na cztery baterie paluszki. Podłącza się po prostu, wkłada się cztery baterie paluszki, podłącza się do telewizora przez zwykłe dwa czyncze i działa. Ale jeszcze nie wiem, czy widzieliście, jak nie widzieliście, to zapraszam do Marcina na kanał. Do Marcina na kanał nxarcade.pl. Tam gramy online i mówimy o liście, zrobiliśmy listę ciosów do Mortal Kombat. Zaraz wam pokażę tutaj jeszcze, jak wygląda, że tak powiem, ta wersja Mortal Kombat na telewizorze. Mój telewizor ma problem z NTSC, nie wiem dlaczego. Energia powinna być zielona normalnie, a jest taka u mnie po prostu jakby niebieska. Nie wiem, Holender, czemu ten telewizor ma problemy z NTSC. Może jest za stary, nie wiem. Ale do czego zmierzam? Że tutaj w tej, ona jest troszeczkę rozwalona. Ja to dostałem od kuzynki ze Stanów, jak dowiedziałem się, że to wyszło. Nie pamiętam, kiedy to wyszło, ale jak ktoś tam będzie chciał sobie zobaczyć, kiedy to wyszło, to na internecie na pewno to momentalnie znajdzie. Także dostałem to, poprosiłem kuzynkę, która mieszka w Stanach, żeby mówię, wysyłaj mi Linda to od razu, bo po prostu, no bo jestem, lubię tę grę bardzo i chcę to mieć, tak? Wysłała mi za niedługo dwa pady, kupione w tym samym sklepie, w jednym, za jednym zamachem, że tak powiem, tak? I chcę wam jeszcze tylko pokazać, że tak mówię, niby wszystko się, gdzieś oglądałem chyba u maniaka, Maniak Gaming. On też gdzieś tam ma jednego pada i okazuje się, że tutaj na górze była taka, czekajcie sekundkę, tutaj na górze w pudełku jest taka finish him, taka zakładka. Ja mam w obydwóch kontrolerach taką samą, on ma jeden kontroler z inną tą i to nie wiem, czy to jest jakaś okrojona wersja bez krwi, czy bez czegoś, nie mam pojęcia, ale wiem, że to się jednak różniło. Ale do czego jeszcze chcę, co wam jeszcze chcę pokazać, że tak jak mówię, kupione dwa pady od razu na raz. Bo mówiłem kuzynce, kup mi dwa, bo chciał, po prostu jak chcę mieć tą grę, to żeby nie było tak, że nie mogę grać na dwóch, tak? Także są dwa, zaraz wam pokażę, jak to działa na dwóch. Ale do czego jeszcze chciałem, co wam jeszcze chciałem pokazać, że zobaczcie, dwa pady kupione, tak jak mówię, po raz szósty. W tym samym momencie przyjrzycie się na tutaj kontroler, że tak powiem, ruchu. Jeden jest taki, a drugi jest taki. Czekajcie, może mi się to uda, o. Także niby to samo, a jednak coś tam, kurczę, jakieś modele różne były, tak? Że tutaj jest znaczek, tutaj nie ma znaczka smoka na środku i te wycięcia, te wyżłobienia tutaj są takie, są nacięcia jakby, a tutaj w tym są po prostu takie wypukłe do góry. Także jednak jakieś tam te edycje różne szły. Dobra. To jest jedna sprawa. Aha, jeszcze druga sprawa odnośnie filmiku. Graliśmy z Marcinem ostatnio udało się po raz chyba czwarty nagrywaliśmy, bo cały czas były problemy. Tutaj w tym filmiku też były problemy, ale się udało po prostu nagrać, bo zacinał obraz i w ogóle. I do czego zmierzam? No wiecie, jest tych wersji Mortal Kombat wpierony, jest dużo postaci, jest dużo ciosów i po prostu, no nie każdy wszystko pamięta, tak? I szukaliśmy tam po internecie jakiś list z ciosami
i na każdej liście generalnie jest, znaleźliśmy po prostu, nie było listy z ciosami, żeby nie było błędu w ciosach i po prostu stwierdziliśmy, że zrobimy swoją listę taką, że na pewno nie będzie żadnych, to jest opis wszystkich postaci, nie będzie żadnych po prostu błędów, ale chcę Wam pokazać jeszcze tutaj, bo tutaj też są podawane ciosy na dole i zobaczcie, że nawet tutaj, czekajcie chwilkę, gdzie ja ten błąd widziałem, moment. Wiem, że tutaj też gdzieś był błąd na tej. Aha, dobra. Znaczy tutaj niby jest błąd, ale nie, bo tak naprawdę na tej grze, nie wiem dlaczego tak zrobili, że jeżeli się robi Sub-Zero w ślisk, do tego trzeba zrobić tył. Na tej grze akurat tego nie ma. Tutaj nie trzeba zrobić po prostu tyłu, tak? Także no niby, nie wiem, czy to jest tak zrobione specjalnie, że pod tą grę, żeby, nie wiem, czy nie obsługuje tylu guzików na raz ta gra, czy co, ale po prostu... ale tutaj tyłu nie trzeba dać, także... A tak mówię, szukaliśmy po każdej tej, myślałem, że tutaj też jest błąd, a się okazało jednak, że tutaj nie ma błędu, ale po prostu, bo w przypadku Sub-Zero na tej wersji nie trzeba dawać tyłu blok, niska ręka, niska noga, żeby zrobić ślizg. Wystarczy to zrobić niska ręka, niska noga, blok i wtedy robi sam ślizg. Ale tak jak mówię, szukaliśmy po internecie, nie znaleźliśmy jednej listy, żeby było do wszystkich, żeby wszystkie postacie miały sprawne ciosy, żeby ten. Dlatego stwierdziliśmy, że nie, zrobimy swoją. Na przykład na wielu stronach, gdzie przeglądałem do Sony, podają, że ten strzał, który ona wykonuje, to się robi tył, niska ręka, a tutaj jest podany prawidłowo, bo jest niska ręka, blok, niska ręka. Szybko, nie? Także, no tak jak mówię. Teraz Wam pokażę szybko, jak to działa, jak to wygląda. Już mam tutaj telewizor włączony, teraz sobie włączymy to. Przełącza się tu guzikiem, ciach. Tylko ten telewizor, tak jak mówię, on nie obsługuje mi skubaniec NTSC. Ojdź. On nie obsługuje mi NTSC, więc po prostu będzie ten kolor taki troszeczkę nijaki. Żeby zagrać na tych dwóch kontrolerach, potrzebny jest zwykły kabel 2x jack. On jest w zestawie, w jednym i w drugim opakowaniu jest ten, podłączamy tutaj tego, w dwóch padach jest takie coś, wejście, podłączamy do jednego pada, do drugiego pada, odpalamy obydwa i normalnie działa na dwóch. Są po prostu spięte tym kablem jack, te pady i działa. Ja może sobie wezmę Sub-Zero z kopiona. Tutaj tak jak mówię, to wygląda tutaj kolorystycznie nie tak jak powinno być. Na normalnym telewizorze wszystko by było tak jak jest w rzeczywistości. Może tego nie będzie nawet tak widać, ale oj, teraz zobaczcie, tutaj robi się ślizg na Sub-Zero bez tego. Trzy na raz i on po prostu robi ślizg. Tylko na tej wersji, tak? Myślę, że taka wersja jak na taką cenę, nie wiem, pamiętam cenę, ale było to niedużo, to naprawdę bardzo fajna konwersja, na pewno dużo lepsza niż z Amigi, niż z wszystkich SEG. O Super Nintendo nie wspomnę. Także tak to wygląda. Nawet tutaj jeszcze Wam pokażę, że nawet tutaj te guziki, jakbyś, no nie wiem, czy to będzie widać, te guziki są po prostu takie obłe, a te guziki są płaskie. Także tak jak mówię, były nawet różnice w takich detalach, ale były. Nie wiem, od czego to zależy. Jeszcze zagramy może z jedną walkę.
Ja może tam jej się zabić specjalnie. Zobaczymy, czy... Proszę bardzo. Dobra. Czekajcie na kolejne filmy i do zobaczyska. Na razie.